Pierwszy raz po 70 latach. Zgadza się? Zgadza się. Zgadza się. Tatuś, mamusia. A to są jej dzieci. Jak mnie zaprosili do Polski, spotkałam się tutaj z bratem po 15 latach. Jestem szczęśliwa i nie wierzę jeszcze. Ja myślę, że to jest sen. Zaczęła się wojna. Niemcy byli w Krakowie w pierwszych dniach. I moje rodzice pamiętają Niemców z pierwszej wojny. I 25 lat temu była pierwsza wojna. Niemcy okupowali Polskę i za 4 lata oni zgubili wojnę i odeszli. To wszyscy myśleli, że to będzie tak samo, jak pierwsze wojny. Ale nie było. To było coś innego. Te Niemcy nie byli Niemcy z pierwszej wojny. Pierwszy raz, jeszcze jak zaraz jak Niemcy przyszli do Krakowa, wszystko się zmieniło dla mnie. Nawet dziecko się uczy. Szybko. Nawet jako dziecko wiedziałem, że Niemcy chcieli, ażebym ja nie żył. I każdy dzień było coś strasznego. Każdy dzień coś strasznego. Strzelali za mnie. Uciekłem. I przeżyłem. Czy to możliwe, że myśmy przeszli ile? To 6 lat, 5,5. Z tym, że Niemcy nas nazywali nie ludźmi. Używali nas takie wyrażenie straszne. Ja zapomniałam swoje imię. Ale jakoś się nam udało, nie? Zostaliśmy przy życiu. Bo to tylko kto miał szczęście, to nie można było się wcale inaczej. Byliśmy w rękach ich zabójców. Nieraz patrzyłam się, mogłam się patrzeć w oczy. Człowiek. I nie ma w ogóle jakiegoś uczucia. Jak to się stało, że takie ludzie byli? Bo ja po wojnie powiedziałam, jak spotkam Niemca,
to będę mogła zabić go rękami, zadusić. Ale to nie jest tak. Zostałam przy życiu, widziałam je. Mówi, co? To niemożliwe. I tak... Niemieckie granaty, bo trzeba było nakręcić. To wyrabiano tutaj w Stadzomie, a w innym oddziale. Ile razy przychodziłam przez tą bramę i stali tutaj policjanci niemieccy, polscy i żydowscy. Pilnowali tej bramy. Nie można było się przedostać bez przepustki. Nie daj Boże, jak coś, jakąś żywność przynosiłam z miasta, to mi kontrolowali, mogli mnie wziąć na zagładę wtedy. Jak przyniosłam raz żywą kurę, to myślałam, że przede wszystkim mnie zabiją, a potem tą kurę. To jest jego nazwisko mojego męża. To jest lista Schindlera. O, Eugenia Wolfeiler. Gdzie ta Eugenia? Tu. Eugenia Wolfeiler to ja. A tu jest moja mama, to jest Kaja Wolfeiler. Tu moja mama. No to czas leci. Jesteśmy ostatni. Kupa nie będzie miał kto opowiadać, co robić. Ja, Lustyk Markus, wróciłem z powrotem do fabryki Schindlera po tylu lat. Z 44 od sierpniu, jak opuściłem do Mauthausen w Austrii. Tylko teraz jestem razem z żoną i cieszymy się bardzo, że ocalałyśmy ten Holokaust. No ja sobie muszę usiąść. Kami ty celnie. Dożyłam czegoś takiego. Gdzie ja bym przyszła tu na górę do pana dyrektora? Jest Bóg na niebie. Jeszcze mi dało się doczekać. Ja pracowałam u Schindlera blisko 2 lata. Cała moja rodzina byłaby uratowana przez niego. Ojciec, matka, brat i ja. Ale kiedy Schindler musiał zlikwidować tą fabrykę i przenieść się do Brynic, to nas wzięli wtedy do Płaszowa. I ojciec był chory, miał wysokie ciśnienie. To go zabrali do takiego szpitala w Płaszowie i tam go zaszczykiem fenolu zabili w serce. Mu zaszczyknęli truciznę, zamordowali i spalili na Płaszowie. Dlatego ja co roku, jak tylko mogę, to jadę do Płaszowa, żeby tam zapalić świece za jego duszę. Ale on tam nie ma grobu, tam jego prochy zostały rozsypane w powietrze. Ale co robić? Ale ojca mam w sercu.